W drugim turnieju samorządowym piłki nożnej udział wzięły dwie drużyny reprezentujące powiaty Łaski i Zduńskowolski oraz cztery reprezentujące gminy Buczek, Sędziejowice, Widawę i Wodzierady. Rozgrywki przeprowadzono systemem gier każdy z każdym. Jest to świetna okazja do integracji pracowników nie tylko poszczególnych gmin, ale również ze starostwami. W tym roku po raz pierwszy gościli samorządowcy z powiatu zduńskowolskiego. W związku z powyższym uważam, że zawsze warto nawiązywać nowe kontakty. Inicjatywa super, trafione w dziesiątkę, strzał w dychę. No, impreza godna pozazdroszczenia, warto obejrzeć. Najfajniejszą chyba rzeczą to jest kwestia integracyjna. Kwestia integracyjna osób, które biorą udział w tej imprezie, w zawodach, zawodników, kibiców, którzy chętnie dopingują swoje drużyny. Współpraca między powiatami, bo dzisiaj byli tu przedstawiciele drużyny z powiatu łaskiego, powiatu zduńskowolskiego oraz drużyny z pozostałych gmin, no nie zawsze ma możliwość tak na gruncie codziennym zafunkcjonować, zaistnieć. Natomiast te kwestie integracyjne są bardzo ważne. Ludzie mają możliwość się poznać, porozmawiać ze sobą, spędzić miło czas na zasadzie rywalizacji sportowej, tak, gry fair play oraz przy symbolicznej kiełbasce z grilla. Poszczególne drużyny tworzyli wójtowie, radni, sołtysi oraz pracownicy jednostek samorządowych, w tym m.in. Michał Włodarczyk, wójt gminy Widawa, Andrzej Zieliński, przewodniczący Rady Gminy Buczek, Dariusz Cieślak, przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice oraz Mateusz Barwaśny, wiceprzewodniczący Rady Gminy Widawa. Uważam, że każde takie spotkanie samorządowców jest bardzo cenne, bo oprócz tego celu takiego typowo integracyjnego, towarzyskiego, no jest ten cel sportowy. Możemy troszeczkę się wyluzować i w takiej sportowej atmosferze spotkać się i porywalizować ze sobą, i to jest cenna sprawa. Dobrze, że jest tak dużo drużyn zgłoszonych. Cieszymy się, że coraz więcej zgłasza się do tego naszego turnieju. Uważam, że no dzisiejsze zawody jak najbardziej cel osiągnęły, bo i drużyn dużo, i świetna pogoda, kibiców mamy. Zakończyło się, że tak powiem, bezboleśnie, bez kontuzji. To też jest ważna sprawa, bo czasem to w ferworze, w zaciętej walki coś tam się może zdarzyć, a tutaj było wszystko, że tak powiem, w porządku. Turniej samorządowców o Puchar Starosty Łaskiego jest to inicjatywa, która zapoczątkowana została w zeszłym roku. Pani starosta Teresa Wesołowska wpadła na pomysł, że fajnie by było integrować to środowisko samorządowe z terenu naszego powiatu właśnie przez sport. Wtedy zorganizowaliśmy pierwszą edycję turnieju, odbyła się ona na terenie gminy Buczek, cieszyła się sporym zainteresowaniem i w tym roku jest to oczywiście kontynuacja tego zadania. Ustaliliśmy w zeszłym roku, że ten turniej będzie się migracyjnie odbywał ze zmiennością, raz w tej gminie, raz w innej, i w tym roku zaprosiliśmy do współpracy gminę Wodzierady, która piłkarsko jest takim symbolem naszego powiatu, ponieważ drużyna występuje w czwartej lidze. Jest to najwyżej sklasyfikowana drużyna piłkarska powiatu łaskiego. Mogliśmy dzięki temu rywalizować na naprawdę wzorowo przygotowanym obiekcie. Na pewno nie będzie to ostatnia edycja, na pewno będziemy to kontynuować, bo cieszy się to z sporym zainteresowaniem. Uruchamiamy też oczywiście inne dyscypliny. W ubiegłym roku po raz pierwszy w Sędziejowicach walczyliśmy w pierwszym turnieju siatkówki. To robimy zawsze w okolicach grudnia, okolica świąt Bożego Narodzenia. W ubiegłym roku w siatkówkę najlepsza była gmina Sędziowice. W tym roku gospodarz będzie inny, więc i zwycięstwa może być inny. Zobaczymy, ile drużyn się zgłosi. My liczymy przede wszystkim na taką zdrową zabawę, fair play i taką integrację tego środowiska samorządowego, które na wielu liniach współpracuje ze sobą, i dobrze poznać się w takich okolicznościach mniej oficjalnych, gdzie możemy przejść na ty, gdzie możemy nawiązać ciekawe znajomości. To procentuje potem w naszej pracy zawodowej. Po serii wyrównanych i emocjonujących spotkań tytuł zdobyty przed rokiem skutecznie obroniła ekipa gminy Buczek. W tym roku zwycięstwo nie przyszło im jednak tak łatwo, ponieważ gminę Wodzierady w klasyfikacji końcowej wyprzedzili tylko na podstawie lepszego bilansu bramkowego. Najlepszym zawodnikiem wybrany został Kamil Pietrzyk z Buczku, a bramkarzem reprezentant powiatu zduńskowolskiego Adrian Gajewski.